Diaz. Gaming Art in Motion. Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na porównanie słuchawek firmy Gambias. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać identycznie albo przynajmniej bardzo podobnie, lecz zaświadczam wam, że są to dwa zupełnie różne modele z innych półek cenowych, oba posiadające mnóstwo zalet. Oczywiście jakieś drobne wady też się zdarzają, dlatego dzisiaj je sobie szczegółowo porównamy, powiem wam o nich wszystko i sami zdecydujecie, które według was są lepsze. Będziecie mogli także zagłosować. Zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc mamy nasze Gambiasy. Tutaj Erosy V2, a tutaj Hebe 2. Słuchawki na pierwszy rzut oka bardzo, bardzo podobne. Ważące bardzo podobnie, ponieważ około 310 gram ważą oba modele. Tak więc nie są to słuchawki najlżejsze, natomiast system zawieszenia sprawia, że są bardzo wygodne i na głowie nieodczuwalne. Oczywiście system znany z innych słuchawek, pałąk samodopasowujący się, ta część wewnętrzna, natomiast część zewnętrzna jest z takich stalowych prawdopodobnie drutów zabezpieczonych gumą. Więc oba headsety wyglądają praktycznie identycznie. Szczegóły pokażę wam za chwilkę. Natomiast jeśli weźmiemy sobie do rąk pudełeczka, zobaczymy praktycznie te same parametry. W przypadku tak Hebe 2, jak i Erosów. Myślę, że w tej chwili widać to bardzo dobrze. No, co do mikrofonu jest tutaj jedna minimalna różnica, ponieważ mamy 6x2,7 i 6x2,5. Natomiast jest to różnica znikoma. Więc mikrofon, można powiedzieć, generalnie jest ten sam, przetworniki są te same. Czyli jak widzieliście, przetworniki 50 mm, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz przy czułości 108 dB i oporności 32 Ohm. Tak więc słuchawki nadające się i do komputera, i do smartfona. Mikrofon oczywiście w obu modelach działa tak samo, że go sobie odginamy w ten sposób. Tak więc jest to dyskretna konstrukcja. Moi drodzy, pierwsza taka różnica konstrukcyjna, jak widzicie, Erosy to niestety błyszczące tworzywo, a Hebe mają takie gumowane, matowe tworzywo, co dla mnie po prostu wygląda dużo, dużo lepiej. Tutaj jest fajny generalnie ten kształt, taki kształt kobry, powiedzmy jakiegoś takiego gada, tych całych obudów. Hebe nie jest to aż takie agresywne, natomiast też wygląda fajnie. No niestety ten błyszczący plastik, wiecie jaki jest, łapie odciski palców, brudzi się i po prostu jest mało praktyczny. Jeśli chodzi o wnętrza tych nauszników, to jak widzicie, są takie same. Wypełnienie również według mnie jest dokładnie takie samo. Różnice tak naprawdę zaczynają się troszeczkę dalej, czyli idąc w stronę końcówki kabla. No, w sumie samo zakończenie kabla jest takie same, czyli pozłacane 4-pinowe mini jacki 3,5 mm. Natomiast różni się to, co dostajemy do tych słuchawek. Tańsza wersja, czyli Hebe, mają takie coś. Jest pilocik, jest rozgałęzienie na dwa mini jacki, czyli po prostu, żeby skorzystać z mikrofonu na komputerze stacjonarnym. Pilocik, tutaj podłączamy właściwy przewód. Mamy potencjometr do regulacji głośności. Mamy wyłącznik dźwięku i wyłącznik mikrofonu. Natomiast w Erosach V2 mamy podobne urządzenie, z tym, że zamiast potencjometru są przyciski plus minus. Tak samo wyłączenie dźwięku, wyłączenie mikrofonu. Natomiast różni się druga część. Mamy tutaj wtyk USB, co mówi nam, że jest tutaj własny układ dźwiękowy, że te słuchawki po prostu mają także układ dźwiękowy na USB. Czyli to jest w sumie główna przewaga i różnica, która powoduje też zwiększenie ceny tych słuchawek. Standardowo są to dokładnie te same słuchawki, troszeczkę inaczej wyglądające. Natomiast w komplecie mamy właśnie jeszcze taką kartę USB, czyli dwie możliwości podłączenia. Albo bezpośrednio przez mini jacki, albo przez USB. Natomiast jest to też mały mankament, ponieważ w Erosach V2 z mikrofonu skorzystamy tylko w tej wersji USB. Chyba że mamy od jakichś innych słuchawek coś tego typu, żeby sobie rozgałęzić na dwa wtyki mini jack. Ale oczywiście w zestawie tego nie znajdziecie, więc
albo sobie dokupicie osobno, albo po prostu będziecie korzystać z tego USB. No i komu to się może przydać? Osobom, które chociażby posiadają laptopy, słuchają na laptopach, grają na laptopach, albo po prostu mają słabą kartę dźwiękową zintegrowaną z płytą główną. Wtedy taka karta powinna zagrać im lepiej. Przy okazji dają też nam dźwięk wirtualny 7.1. Więc po prostu w grach mamy dźwięk surround, mamy też oprogramowanie, jakiś panel sterowania, możemy sobie tam po prostu wyczyniać cuda. Jak pamiętacie z testu, mamy różne opcje ustawienia muzyki, mamy opcje zmiany głosu przy użytkowaniu mikrofonu, a więc różne takie ciekawe rzeczy. Więc podsumowując, oba te headsety są naprawdę bardzo ciekawe, wygodne, dobrze wykonane, grają całkiem przyzwoicie, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny tego dźwięku. Natomiast pamiętajcie, Aerosy V2 bardziej zaawansowane poprzez posiadanie tego dodatkowego układu dźwiękowego. Mają dźwięk 7.1, oprogramowanie i inne ulepszenia. Natomiast HB2 po prostu dobre słuchawki stereo, nadające się i do posłuchania muzyki, i do pogrania w gry. Wygodne, dobrze wykonane i w dość dobrej cenie. No więc myślę, że w tym porównaniu na dzisiaj to by było wszystko. Jeśli chcecie sprawdzić ceny, znajdziecie je w opisie filmu. Zapraszam też na mojego Facebooka, a tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!